Cześć, w ten słoneczny poniedziałek wita Was Aleksandra Ślęzak. Czas na 135. wydanie Flesza, a w nim... Studencki Masterchef, Sinart, kolejne zmagania przy Młyńskiej. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kolejna edycja Drzwi Otwartych na WNPID. O tym, jaką ofertę przygotował nasz wydział dla szkół ponadgimnazjalnych, opowie Jacek Szkudlarek. Są trzy rzeczy nieuniknione. Śmierć, podatki i studia na WNPID. Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa pręży muskuły przed przyszłymi studentami. W sobotę odbyły się Drzwi Otwarte, które przyciągnęły spore grono zainteresowanych i gotowych zasilić nasze szeregi. Organizatorzy zebrali wszystkie siły, by pokazać nasz wydział od jak najlepszej strony. Drzwi Otwarte organizujemy co roku. Jest to jeden z elementów promocji naszego wydziału. Jak pokazuje dzisiejsze spotkanie, sprawdza się. Mimo że Facebook, mimo że media społecznościowe się rozwijają, jak widzimy, nadal przyszli studenci, mam nadzieję, chcą przyjść i nawiązać bezpośredni kontakt z nami. Oferta skierowana do uczniów szkół została starannie przygotowana przez kadrę pracowniczą. Swój akcent podkreślił również prężnie działający samorząd studencki. Przede wszystkim staramy się zachęcić studentów bogatą ofertą studiów praktycznych, bo na to jesteśmy nakierunkowani. Przede wszystkim studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz bezpieczeństwo narodowe. Imprezy, akcje charytatywne, nie wiem, darmowe pączki. Program obejmował również wycieczkę po wydziale, dzięki której uczestnicy poznali kluczowe dla dziennikarzy miejsca, m.in. montażownie, studia radiowe oraz telewizyjne. Po pokazaniu mocnych stron naszego wydziału, na zakończenie zapytaliśmy uczestników o ich pierwsze wrażenia. No było bardzo ciekawie. Myślimy, żeby tutaj studiować faktycznie. Dowiedziałyśmy się, jak funkcjonuje tutaj życie poza nauką i jesteśmy zainteresowane tutaj studiami. Ja ogólnie jestem zachwycona studiem i samą działalnością, że jestem na tak wysokim poziomie, bo jak porównywałam dziennikarstwo na innych uczelniach, to jednak tutaj Poznań jakby jest dużo, dużo wyżej. Ambitni i kreatywni. W ramach Drzwi Otwartych nasz wydział odwiedzili przyszli dziennikarze, politycy i mundurowi. Miejmy nadzieję, że nasi doświadczeni wykładowcy wykształcą ich na prawdziwych ludzi sukcesu. Dla Flesza, Jacek Szkudlarek. W poprzedni poniedziałek studenci postanowili pochwalić się swoim kulinarnym talentem, poczuciem smaku i estetyki. Choć na chwilę mogli poczuć się jak gwiazdy programu Masterchef. Więcej w materiale Celiny Sopków. Mimo tego, że wiosna jest traktowana przez większość z nas jako ostatni dzwonek do zrzucenia kilku kilogramów przed nadchodzącym latem, to poznańscy studenci postanowili na chwilę o tym zapomnieć i oddali się kulinarnej pasji podczas konkursu Masterchefa organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Pomysł na to wydarzenie powstał jakieś 2 lata temu, kiedy była pierwsza edycja tego projektu. Po prostu oglądaliśmy taki program w telewizji, stwierdziliśmy, że to także jest element sztuki i kultury, czyli rzecz pasująca idealnie do naszego festiwalu. Starcie odbywało się pod czujnym okiem jury, które nie szczędziło słów uznania, lecz i krytyki. Ja jestem naprawdę pod wrażeniem. Kiedy ja byłem na studiach, a było to niedawno, nie wiem, 2-3 lata temu, to mało kto z moich znajomych w ogóle podejmował się takiego ciekawszego gotowania. Raczej to były wyjątki jakieś od takiej reguły, że studenci to jedzą tylko pizzę i makaron z paczki, nic więcej. Także naprawdę jestem w szoku, jestem miło zaskoczony. Naprawdę podziwiam, że taki zapał, ambicje, że się naprawdę komuś chce spędzać tyle czasu w kuchni i że lubią to. Tak, no bo gdyby ktoś nie lubił gotować, na pewno by nie wystartował w takim konkursie. Uczestnicy w swoich zmaganiach pokazali niezwykłą kreatywność oraz ogromne zaangażowanie. Ale skąd u nich pojawiło się zamiłowanie do gotowania? Bardzo lubię piec i ogólnie moja mama mnie do tego zaszczepiła. Siostra, wszyscy mnie gotują ogólnie i coś tak po prostu naturalnie urodziło. Wpadła kiedyś do mnie koleżanka i chciała zamówić pizzę i stwierdziłem, że ugotuję jej coś, bo tak... No i wyszło bardzo spontanicznie. W zasadzie to otwarła lodówkę, mówi, co ty mi z tego zrobisz? A tam trochę jakieś trochę szynki, trochę cebuli, syrop klonowy, orzechy. No i tak połączyłem, coś z tego zrobiłem takie danie i było wylizywane z patelni. Zawsze lubiłam gotować z mamą, z babcią. Po prostu się inspirowałam nimi. To jest takie normalne. Ja nie lubię, choć znaczy... Pracowałam jakiś czas w gastronomii i to w takich fast foodach i powiem szczerze, że nigdy nie pójdę tam zjeść. Naprawdę nigdy nie pójdę tam zjeść i wolę sobie sama zrobić cokolwiek, bo wtedy wiem, co jem po prostu. Zacięta rywalizacja przerodziła się w świetną zabawę, która była odskocznią od natłoku obowiązków.
Jak widać, niektórzy z nas posiadają umiejętności kulinarne większe niż tylko zaparzenie zupki chińskiej. A patrząc na dzisiejsze zmagania, jeżeli każdy student gotowałby tak dobrze jak nasi zawodnicy, to stwierdzenie dieta studencka przybrałoby zupełnie innego znaczenia. Dla Flesza, Celina Sobków. Ubiegła środa na Wydziale Prawa i Administracji UAM upłynęła bez wątpienia w muzycznych klimatach. Kodeksy i paragrafy choć na chwilę ustąpiły pola mikrofonom i obleganej scenie. Artystycznymi wrażeniami z festiwalu SceneArt podzielił się z nami Marcin Siemiginowski. Nastrojowe miejsce, profesjonalnie przygotowane zespoły, solistki i soliści. Na jeden dzień aula Collegium Juridicum Novum zamieniła się w Uniwersyteckie Centrum Kultury Wysokiej. Jako Wydział Prawa, jako Rada Samorządu Studentów Wydziału chcemy pokazać, że prawnicy i studenci naszego Wydziału to nie tylko kodeksy, orzeczenia i nauka, ale nie zamykamy się na inne atrakcje, muzyka, kultura i różne artystyczne występy. Studenci UAM, skoncentrowani zazwyczaj na nieco bardziej pragmatycznej materii naukowej, mieli możliwość zaprezentowania swych muzycznych umiejętności w szerszym gronie. Wziąłam udział w tym festiwalu, dlatego że chciałam pokazać odrobinkę swojej działalności artystycznej szerzej, gdyż występowałam wcześniej tylko w swoim mieście, a tutaj jeszcze nie, a studiuję już drugi rok i to byłoby w porządku, tak mi się wydawało. Tegoroczna, piąta już edycja festiwalu cieszyła się znaczącym zainteresowaniem. Miała ona charakter otwarty, nie była ograniczona jedynie dla studentów wydziału czy uniwersytetu. Wydarzenie otworzył występ dziekana Wydziału Prawa i Administracji, profesora Romana Budzinowskiego. Mogliśmy również wysłuchać koncertów solowych, zespołowych, a nawet kaliskiej orkiestry. Muzyka i nauka duetem są zgranym. Dobrze, gdy wysiłkowi intelektualnemu towarzyszy artystyczna przerwa. Chwile trudniejsze pozwala przetrwać, a łatwiejsze czyni po prostu przyjemniejszymi. Dla Flesza Marcin Siemiginowski. Panów jednoczy przede wszystkim jedno – piłka nożna. Podobnie ze studentami WNPiD. Co środę rywalizują oni w hali na Młyńskiej o Puchar Dziekana. Rozgrywki są w decydującej fazie, a drużyny walczą do ostatniego tchu o awans. Środowym spotkaniom przyglądał się Bartłomiej Gawłowski. W środę przy Młyńskiej odbyła się kolejna seria futsalowych zmagań o Puchar Dziekana. Standardowo przed meczem zawodnicy rozgrzali się, ustalili taktykę, dodali sobie otuchy i czekali na pierwszy gwizdek. Nie zawiedli kibice, którzy tłumnie przybyli na halę. Myślę, że przede wszystkim w byciu kibicem najfajniejsze są emocje, które wyzwala w nas sport, te całe rozgrywki. Pod bramką bywało gorąco, jednak obrona skutecznie przerywała akcję. Zmagania grupowe wkroczyły w decydującą fazę. Padały piękne gole. Piłka się zupełnie nie kleiła. No, brak kontaktu między zawodnikami, no tylko tyle. Sytuacja w tabeli krystalizuje się i już niedługo dowiemy się, kto przejdzie dalej, a kto marzenia o triumfie będzie musiał odłożyć na przyszły rok. Cenne zwycięstwo, dalej jesteśmy w grze, tracimy niewiele i wspiąć się trzeba na te dwie kolejki i grać dalej po playoffy. Rozegrane mecze były bardzo emocjonujące. Ogółem w całej kolejce padło aż 17 goli, ale tylko dwóm zawodnikom udało się ustrzelić dublet. Moja ukochana drużyna, może powiedzieć, że jestem pierwszym fanboyem tej drużyny, Turbotaczki, wygrała mecz 3-1. I to było po prostu no wręcz epickie zwycięstwo. Tutaj nie ma co się na tym rozwodzić, to było po prostu piękne. Kibice chwilami mogli podziwiać naprawdę wielki futbol. Dzisiejszy mecz, zaproszony gości, to był najlepszy mecz w całej karierze tej drużyny dwuletniej. Obecnie tabele prezentują się następująco. W grupie B prowadzą nieproszeni goście, którym po piętach depczą przyszliśmy popatrzeć. Drużyna z Bezpieczeństwa Narodowego ma jednak jeden zaległy mecz. Na czele grupy A znajdują się Wybrzeże Klatki Schodowej, ale tuż za nimi są KS Sztangi, też z zaległym meczem. Mimo rywalizacji na boisku, poza parkietem panuje wzajemny szacunek i sympatia. Chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej, że po prostu udało im się dzisiaj, że byli lepsi. Gratuluję. I mam nadzieję, że za rok może spróbujemy, będzie to lepsza forma, większe zgranie zespołu i uda nam się coś więcej ugrać. Piłkarze po strzelonych bramkach wpadali w szał radości. Już w środę kolejna seria spotkań. Zobaczymy, co przyniesie. Mamy nadzieję, że emocji nie zabraknie. Z hali przy ulicy Młyńskiej, Bartłomiej Gawłowski. Na dziś to już wszystko. W imieniu całej redakcji życzę wesołych świąt. Do zobaczenia po przerwie.